kapitan na łowisku Dobro Klasztorne. Tomek przyjedzie za kilka godzin. Niestety, jak to w życiu bywa, nie mógł przyjechać wcześniej. Wiadomo, robota. Od trzech godzin mam wędki w wodzie. Jedna wędka to zik. Drugą wędką łowię z dna. Pomiędzy stanowiskami 34, który jest tutaj. A naszym stanowiskiem 36. Mniej więcej tutaj na tej wysokości 10 metrów od brzegu, głębokość 10 metrów, przepraszam, głębokość 3 metry. Jest taki spadek, stok. I na tym stoku, na sądzie bardzo ładnie było widać ryby przyklejone do, na tym spadku. Dosyć ładne egzemplarze. I tutaj łowię z dna. Mniej więcej 40-50 metrów od brzegu łowię na ziga. Tam jest głębokość 8 metrów. Na ziga umieszałem sobie taką zupę. O, proszę bardzo. To są kulki. Wyobraźcie sobie, że tak, to są kulki chili z Robin Redem. To były 2 kg kulek, które zalałem wrzątkiem. Zblendowałem. Do tego dodałem słoik ciecierzycy. I powstała właśnie taka zupa. Na prawym zestawie w siateczkę PVA mieszanka z drobnych peletów i pokruszonych kulek, też na śmierdząco. Do tego odrobina peletu 15 mm, truskawka ryba. No i zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że po raz pierwszy w tym sezonie widziałem spławy karpi. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Trzy spławy, naprawdę porządne. Jeden był tutaj, za tymi suchymi trzcinkami. O, w tym miejscu. Nie wiem, tutaj podejrzewam, będzie około 1,5-2 metrów za tymi trzcinami. Tomek będzie łowił tutaj z lewej strony. Takżeśmy sobie polosowali, kto bierze prawo, kto lewo. Zawsze tak robimy. Nie ma żadnej ściemy. Każdy musi się zmierzyć z tym, co go czeka na stanowisku. Tu jest koniec Dobra Klasztornego w tym miejscu. Taka klimatyczna zatoka. Byłem tam się przejść. Ostatnie stanowisko, nie wiem, chyba 39 albo 40. 39 chyba. Takie dosyć takie błotnisty brzeg. Droga utwardzona, można rozbić namiot, ale samo łowienie wędki, miejsce postawienia wędek to już trochę gorsza sprawa. Tam teraz widzę, o, nie ma samochodów, były na takim popularnym miejscu, nie, są samochody, przepraszam, drzewo mi zasłaniało. Tam w tym miejscu, gdzie kiedyś Mroczek kręcił film karpiowy. No wiadomo, jak Mroczek, no to raczej co? Tylko film karpiowy. O, proszę, tam jest początek Dobra Klasztornego. Tam jest taka mała zatoka. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to nasz znajomy ostatnio tam pociągnął ryby. Małe. Tam 5-6 kg karpie. Jeden większy, 14 kg z głębszej wody. Ale szału, ogólnie szału nie było, jeśli chodzi o wielkość ryb, ale przyjechać na jedną dobę i wypracować 9 brań, no to
Zresztą to jest magik, jeśli chodzi o nekielkę i jodobro także. Dobra, co wam mogę na chwilę obecną powiedzieć więcej? Tylko to, że takie trochę dziwne uczucie, bo człowiek nauczył w cudzysłowie, ale poznał szachty, na których bardzo często łowi, i tutaj taka, powiem szczerze, mała trema, czy coś się uda wydłubać. Nie wiem, widzieliście może posta na Facebooku, którego wrzuciłem, bo jeśli chodzi o dobro klasztorne, to jest dosyć wczesna pora. Znaczy wczesna. Ludzie twierdzą, że trochę wcześnie jak na to jezioro, żeby tutaj liczyć na dobre wyniki, ponieważ jest głębokie. No ale rybę na echosondzie widać. Nie wiem, czy ta ryba żeruje, czy nie żeruje, ale naprawdę powiem wam szczerze, że tyle, ile było wskazań ryb na sondzie, to naprawdę byłem w szoku. I to były takie porządne egzemplarze, nie jakieś tam małe fikotki, linki, czy jakieś tam inne duperelstwa, ale sporo tego było, sporo dużych ryb. Tak samo tutaj, gdzie wam pokazywałem na tym stoku, tutaj też naprawdę do tego spadku były przyklejone konkretne egzemplarze. I to by było na tyle, na tą chwilę. Czekam na mojego brata, który na pewno już ma ogień w dupie, delikatnie mówiąc. I zobaczymy. Zobaczymy, czy coś wypracujemy. Dzisiaj jest chłodno, wiatr wieje w twarz tutaj. Powiem wam szczerze, że jeszcze nie namierzyłem, gdzie północ, gdzie południe, gdzie wschód, gdzie zachód. Ale chyba tam jest zachód. Tam jest zachód, czyli wiatr jest delikatnie północny. Jutro ma być ciepło, fajnie, 23 stopnie, słonko, także jutro tutaj będziemy zigować ostro. Oczywiście wieczorem ziga zwijam, będę łowił z dna. Bo myślę, że nie ma co tutaj, nie ma się co czarować, że chyba faktycznie, znaczy powiem wam szczerze, że gdyby to było lato, to ziga bym nie zwijał nawet na noc. Ale teraz jeszcze myślę, że będzie trzeba poszukać ryby trochę niżej w nocy, jeśli chodzi o noc oczywiście. Bo mówię, wskazania tutaj na tym zestawie, gdzie postawiłem właśnie ziga, ryba praktycznie w toni, na odcinku od 0 do 8 metrów, na 5, na 4, na 3 metrach, tam było najwięcej wskazań właśnie ryb. I tam ten zig sobie jak na razie dynda. Dobra, to na razie tyle. Hej. Jest akcja, mam branie. Odjazd taki, że mimo popuszczonego hamulca po prostu wędkę zwaliło mi z podpórki. Mały, ale wariot.
Dało się. Jest ok. Jest ryba. Słuchajcie, nowa woda, ale stara metoda, ale pięknie zapięty za dolną wargę, mimo tego, że miałem popuszczony, wiadomo, hamulec, ściągnął mi wędkę z podpórek, takie branie intensywne. Zestaw za chwilę pokażę. Na razie zajmiemy się rybą. 6 kilo, ale naprawdę cieszy. W tej kołysce anakondy to tutaj się zgubił. Chodź, przyjacielu. Chodź, pokaż do kamery i... O, proszę. Oj. O. Fajna ryba. Ładny, zdrobiutki karp. Super. Piękna sprawa. Dzięki, stary. Ostatniego filmu z szacht. Dwie kuleczki dziesiątki. Bałwanek. Tak to wygląda. Fluorokarbon, miękka plecionka. I się udało. No i super. O to chodzi. Tak myślałem. No słucham cię, bracie. No, ja na Krzesinach stałem i teraz mówili w radiu, że A2 tutaj stoi, nie? No. Ale nic nie zrobisz, no musisz tędy jechać. Ale co ty. No, właśnie wyciągnąłem karpia, Tomek. Umrocznego, piękne branie. Czekaj, ja pójdę po podbierak. Minut temu powiedziałem, że to miejsce muszę zmienić, bo poszedłem z perspektywy... Słuchaj, ja tobie coś powiem. Co mówiliśmy sobie przed tym sezonem? Łamiemy zasadę, tak? Musimy się pilnować, wiem. No. Dobrze. Na 2 metrach brany. No. Dobrze, że obraz nie przenosi zapachu. Zdecydowanie dobrze. Jest podbierak? Czarnołuski, nie? Nie. Tak! Tak? Czarnołuski, no. Tak mi się wydaje.
Siedzi. Brawo. Dobra, idę przygotować tam, nie? Aha. Początek zasiadki na dobrze klasztornym. Zestaw godzinę może w wodzie, odrobinkę dłużej. Praktycznie zarzucony pod brzegiem na sąsiedzkie stanowisko do sąsiada, ponieważ tam nikt nie łowi. I taka oto piękna rybka na dzień dobry. Śliczny karpik. Mały bałwanek. Tu akurat się pogodzili Genesis z Invaderem. Troszkę czosku i do tego popek ananasek. Taki mały bałwanek wyszedł, 15 i 12. I super. I sam sobie muszę zdzielić w łeb, bo powiedziałem do Ryśka, że przed nocą. Dobra. Poszedłem na stanowisko obok i mówię: nie, to praktycznie pod nogi sobie wywiozłem sąsiadowi, który by tam siedział. A się okazuje, że po kilkunastu minutach wyszła stamtąd piękna rybka. Fajna. Nie walczyła zbyt mocno, ale to nie jest dla mnie najważniejsze akurat. Fajna rybka. Zdrowa. Super. Śmigaj, Misiu. Do domku. Idź na skarż mamie. Dostałeś w pysk. Super. Super. Bajeczka. Dziękuję. No to dobrze. Ta akcja. Witamy po pierwszej dobie na dobrze. Jak na razie jest. Pytanie, czy jest dobrze. Jak na razie jest średnio dobrze. Albo po prostu można powiedzieć, że jest raczej słabo. Jeśli chodzi o wodę, ubrania, to raczej kiepsko, nie? Tak. Nie dzieje się nic. W nocy tutaj Tomek słyszał jakieś branie u kogoś, roladę totalną. No podejrzewam, ktoś tą rybę tam wyciągnął na pewno. No dobra, no to by było to. Ale no tutaj Mroczny dołowił rano rybkę jedną. Mikrobusa. Jaki dziubasek. Jaki dziubuś. No i też ponownie ryba wyciągnięta spod nóg,
osoby, która łowi na stanowisku 39, to znaczy tam nikogo nie było, ale no właśnie teraz właśnie przyjechał wędkarz tutaj na to stanowisko, także zestaw stamtąd zabrałem i już łowię teraz mniej więcej na wprost naszego stanowiska, to znaczy z lewej strony. Rano jak postawił sobie ziga, popłynął, żeby postawić ziga, to w miejscu, gdzie wczoraj po południu stało full ryby. Stało full ryb, dzisiaj martwica. Zero. Ryby wywędrowały gdzie indziej. Znaczy one są tutaj bliżej brzegu, znaczy to jest na głębokości 6 metrów i one są przyklejone do tego spadu. Nie? Łowiąc tutaj, bo praktycznie ja mam chyba z 30 metrów od brzegu, to nawet nie. Bliżej. To trzeba się starać po prostu, żeby tutaj było w miarę cicho. Nie robić za dużego zamętu, ale no, to na razie nic nie daje, nie? Bo brań nie ma. Ryby na sondzie ewidentnie są, bo są przyklejone praktycznie do tego spadu. No i co? No i tyle, będziemy walczyć dalej, tak? Na pewno teraz akurat nie łowimy na ziga, ale zig będzie uruchomiony. Ziga za godzinkę uruchomię. Chwila, moment i startujemy z tym tematem. Będziemy jednak tej ryby szukać w toni. Uważam, że to jest jakiś tam... Jest jakaś szansa, żeby tą rybę dorwać, taką czy inną. Po jednym zestawie trzymamy dalej sobie tutaj na dnie i zobaczymy, tak? No. Generalnie mamy tutaj też kolegę po swojej prawej stronie, kolegę Jacka, który tutaj znacznie lepiej tą wodę zna kieszeń. Aniżeli my. No i też jakby tutaj z opowiadań naszych kolegów, z którymi się konsultowaliśmy, zanim przyjęliśmy, no okres jest taki, można powiedzieć, na tą wodę nie najlepszy jeszcze. No ale to też to nie chodzi o to, żeby się tu tłumaczyć w jakiś sposób, tak? No, postaramy się jeszcze coś wydubać i tyle. Woda faktycznie głęboka, od razu od brzegu pojawiają się duże głębokości i tutaj nie trzeba jakoś tam wielce daleko tych zestawów wozić. No pytanie, na jakiej głębokości chce się łowić. No i tyle, tak? Jedyne, co tu rozmawialiśmy wspólnie, to że faktycznie widząc tą wodę i planując, bo już kilka lat wcześniej chcieliśmy tu przyjechać, z różnych powodów nam się nie udało, to widząc tą wodę na różnych filmikach, relacjach, zupełnie inaczej. To znaczy ja powiem, że się rozczarowałem, w sensie rozczarowałem się tym, co zobaczyłem, czyli pod pęciem bliskości drogi dojazdowej, którą mam praktycznie zaraz za plecami. Za kamerą jest droga. Tak. Aczkolwiek to też inaczej wygląda, bo tutaj ta nasza część, gdzie mamy stanowiska właśnie tutaj od 20, jak się wjeżdża na dół, 25 jest na wprost, 25-30, tutaj do 39, do 40, no to ta droga jest praktycznie zaraz za plecami, natomiast tamten brzeg, gdzie mamy stanowiska od 1, 2, 4 i do 20 w tamtą stronę patrząc, tam jest faktycznie inaczej ten brzeg wygląda, tam jest skarpa, schodzi się z tej skarpy, tam jest człowiek tak bardziej, nazwijmy, jest romantyczniej, nie? Natomiast tutaj niby jest to stanowisko dwuosobowe, ale tego miejsca jest naprawdę mało, nie? I to tylko taka uwaga, natomiast no, sama woda z potężnym potencjałem, tak? No to nie trzeba tutaj chyba nikomu mówić, że ryby jest mnóstwo ryby są. I to konkretne, tak? Także wczoraj o tej godzinie były spławy. Dzisiaj jest martwica. A dzisiaj totalna. Nie dzieje się na wodzie nic, kompletnie. Kompletnie, no. No zobaczymy. Tutaj praktycznie kilka metrów za trzcinami to aż mi się ciepło zrobiło. Naprawdę takie. No dobra, mam jeszcze praktycznie całą dobę łowienia, także zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tutaj uda wypracować. Zestawik, popek, bowanek, kulka tonąca, 15, tu będzie 12. Wszystko na śmierdzące akurat, bo tu jest czosnek, Genesisa i tu ta sama nuta, tylko że fluo. Mały haczyk, przypon, nie za długi. I teraz tak, do tego pójdzie mała kiełbaska. Podepniemy. Typowo, żeby przy samym zestawie było. Ciach. Tu troszeczkę peletu śmierdzącego, oczywiście wymieszanego z zanętą do metody. Kulek nie daje na razie, zobaczymy, może to się zmieni. Taką dosłownie tu gadstkę, odrobina czosku,
Na razie te dwie rybki, które wyciągnąłem, jakoś tutaj ta nuta im pasuje. Ale tu jeszcze, żeby było ciekawiej, jeszcze troszeczkę też nutka morska. O, trochę na ciężarek. I wsio. Taka porcyjka. Małe sprostowanie. Mroczek, jak kręcił film na Dobrze Klasztornym, to był właśnie tam, na tamtych stanowiskach. Ja, kręcąc wczoraj materiał, wprowadziłem was w błąd, pokazałem zupełnie inne stanowisko, ale to jest przyczyną tego. Przyczyną tego jest to, że po raz pierwszy jestem na tej wodzie, także nie miałem jeszcze rozeznania, jak to wygląda. Ale teraz pojedziemy. Musisz, wiesz co, ogarnij się tutaj sam, a ja tam pójdę na tamto stanowisko, pokażę, gdzie ta łódka ląduje, nie? Dobra. Dobrze. Mroczny korzysta z tego, że nikt tutaj nie siedzi na tych stanowiskach. Tutaj praktycznie te stanowiska należą do klubowiczów. Klubowicze mają tutaj taki swój obszar. Stanowiska chyba 1, 2, 3, 4 i tutaj końcówka 37 do 40 chyba, do numeru 40 albo 42. To jest głębokość około 2,5 metra. Poza tymi trzcinami jak na razie wchodzą małe ryby, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. Żegnamy się. Nie rób. Niestety zasiadka. Widać mnie? Zasiadka dobiegła końca. Wynik mało satysfakcjonujący. Dobrze, że chociaż taki. Że chociaż te trzy ryby udało się złowić. Jak na razie łowisko będzie nazywało się Zło Klasztorne. No. Do następnego przyjazdu. Myśleliśmy, że będzie dobro łaskawe. No. Ale już się szykujemy na rewanż. Prawdopodobnie gdzieś tam na początku września. Kwestia tylko, jakie stanowisko sobie wybierzemy w tym czasie. Ale na pewno przyjedziemy. Zasada taka, że jak nie połowiliśmy, to musimy przyjechać się zrehabilitować. I tyle. Na pewno na inne stanowisko przyjedziemy. To już wiemy. Gdzieś tutaj w planach mamy stanowisko 25. Byłem sobie tam na małym rekonesansie, bardzo fajne, szerokie, duże. No ale to jeszcze wymaga jakieś tam, powiedzmy, zaczerpnięcia, trochę więcej informacji i tyle. Generalnie no, pocieszenie to żadne, ale na wodzie naprawdę słabo. Nie dzieje się nic, bo
mamy sąsiadów po prawej, po lewej stronie. Stałych bywalców tutaj. Stałych bywalców i też po nocce przychodzą, tu się widzimy od czasu do czasu i no, po prostu nic się nie dzieje, także no. Faktem jest to, że pięknie byłoby, gdy innym nic nie bierze, żeby coś wydubać jeszcze. To by jakoś tam podniosło morale, ale no tyle no. Najważniejsze, że nie wracam od kiku, nie? No, ale byłoby inaczej, gdybyśmy właśnie sąsiadów nie mieli po bokach, bo te ryby żeśmy praktycznie dubali z podbrzegów. Z ich stanowisk. Także byłoby na pewno inaczej. Coś by doszło, no. Jakieś tam zawsze lepiej się pobawić z małymi niż... rybami jak wcale. No, to prawda. I tyle. Wracamy tu we wrześniu i... Ja? Yeah. No, Arka.